Szanowni zebrani, stoimy przed pomnikiem upamiętniającym życie i działalność prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, wielkiego Polaka i wybitnego patrioty. Pomnik ten został wybudowany z inicjatywy środowisk akademickich. Jego wysokość to 2,5 metra. Figura wykonana została z brązu i usytuowana jest przed głównym gmachem Akademii Polonijnej w Częstochowie na skwerze nazwanym na cześć prezydenta Kaczorowskiego, jego imieniem. Proszę teraz o zabranie głosu jego magnificencji księdza prałata Andrzeja Krońskiego, założyciela Akademii Polonijnej, jej pierwszego rektora i przyjaciela świętej pamięci prezydenta. Szanowni i drodzy goście dzisiejszej jubiluszowej inauguracji roku akademickiego na czele z szanowną panią Karoliną Kaczorowską, żoną świętej pamięci prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, protektora naszej Alma Mater. W historycznym dniu odsłonięcia pomnika wielkiego protektora Akademii Polonijnej w Częstochowie, prezydenta II Rzeczypospolitej Ryszarda Kaczorowskiego, w słowach pełnych wdzięczności i najwyższego uznania chciałbym przedstawić jego osobę usytuowaną w przestrzeni naszej Alma Mater. Refleksja nad przekazaniem życia pana prezydenta przywodzi na myśl szereg istotnych spostrzeżeń. Uwidacznia prawdę o wielkości człowieka na płaszczyźnie relacji rodzinnych, przyjacielskich, wartości patriotycznych i odniesień światopoglądowych. W tych kategoriach Ryszard Kaczorowski jawi się nam współczesnym jako wierny przyjaciel, dobry ojciec, zaangażowany katolik, humanista, patriota mąż stanu. W osobie Ryszarda Kaczorowskiego uosabnia się najpełniej polski wymiar idei niepodległościowej, rozumianej z jednej strony jako element pamięci, z drugiej inspiracji do działań określonych mianem patriotyzmu jutra. Droga jego życia to niejako najpiękniejsze streszczenie polskich dziejów. To realizacja świętego dla Polaków zawołania: Bóg, honor, ojczyzna. To wartości i wyrastające z nich niezłomne postawy, wyrażone w walce z hitleryzmem i sowietyzmem, wyryte w naszej narodowej pamięci. Cierpienia skazanych za służbę Rzeczypospolitej, wywózką do obozów i łagrów. To etos narodowych bohaterów. To chwała żołnierzy generała Andersa i generała Sikorskiego. To determinacja pokolenia Solidarności, ciemiężonego przez lata komunistycznego zniewolenia. W końcu to chwała narodu wielkiego wywalczoną wolnością, wielkiego pierwszymi po II wojnie światowej niezawisłymi wyborami, wielkiego błogosławionym synem narodu Jana Pawłem II. Ryszard Kaczorowski to do końca przesłania niepodległej jako chłopiec usłyszał od marszałka Józefa Piłsudskiego słowa jego drogowskazu życia: będziesz Polsce potrzebny. Wiele lat później, już jako doświadczony dziejowy polityk i działacz społeczny, zespolony z ideą harcerstwa, objął urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na